Dobry wieczór Państwu, NPTV, Wasza TV. Dziś o tej porze, jak zwykle, odbywa się czat z Januszem Korwin-Mikke. Widzę, że jest Was tutaj mniej. Pojawiły się podzielone opinie. Dlaczego? Dlaczego nie ma dzisiaj prezesa? No cóż, na stronie internetowej pana Janusza istnieje informacja, wisi informacja, że ten czat się nie odbędzie. My jednak chcielibyśmy, żeby każdy, kto o danej porze ma przyjść, zjawić się, mógł dostać to, o co tutaj przychodzi. Ja bym chciał, żeby ten dzisiejszy czat pozostał wciąż tym czatem, który jest dostępny dla Was. Umówiłem się z panem prezesem, ponieważ okazało się, że o tej porze jednak będzie w pociągu, nie będzie mógł prowadzić łączności, że zadzwonię do niego i Państwo będziecie mogli zadawać pytania, oczywiście. Będę je przekazywał. No i co chyba równie ważne, jeżeli będziecie chcieli, możecie zadzwonić na nasz telefon studio, już go podaję, w ramach wolnej linii i na ten telefon możecie dzwonić, na którym będzie też pan Janusz. Dzięki temu będziecie mogli osobiście zadać pytanie pana Janusza. Telefon, jak widać, już jest. Tutaj w tym rogu mamy numer telefonu, adres e-mail. A ja już łączę się z panem Januszem. Halo? Halo, halo, dzień dobry panie Januszu, witam serdecznie. Witam. Zaczynamy jak zwykle poniedziałkowy czat. Dzisiaj niestety w formule telefonicznej, ale myślę, że uda nam się to zrekompensować ciekawymi odpowiedziami. Jakby pan mógł tylko naszym słuchaczom powiedzieć, jak przebiega podróż polskimi kolejami. Czy coś się zmieniło na gorsze, na lepsze? Tak. W wyniku kolejnych podwyżek cen i rozwoju motoryzacji kolejami jeździ teraz mniej ludzi, w wyniku czego w przedziałach jest coraz bardziej pusto. Pusto i cicho, jak słyszymy. Czy pociąg stoi, czy tak dobra jest izolacja pociągu? W tej chwili właśnie ruszył. Jasne. Panie prezesie, chciałbym zacząć się od pytań. Czy ogląda pan wyścigi Formuły 1? Bardzo rzadko, ale oglądam. Czy pan sądzi, co pan sądzi o zmianie Giertycha? Słucham. Co pan sądzi? Zmianie Giertycha na kogo? Jako człowieka. A ja nic nie wiem o tym, żeby się Giertych jako człowiek zmienił. No, zmienił się kiedyś. Może panu chodzi o zmianę Giertycha jako polityka? Zapewne. A, to zupełnie co innego. No cóż, podobno tylko zmienił pogląd. Co pan sądzi o powstaniu nowego państwa w Niemczech? No to już słyszałem to pytanie 3 tygodnie temu. Dzisiaj to już chyba jest nieaktualne. Jakie jest oficjalne stanowisko KNP w sprawie in vitro? Nie ma oficjalnego stanowiska, natomiast ta sprawa jest zupełnie, zupełnie oczywista. Nikt nie może przeszkadzać robić sobie dowolnych eksperymentów, natomiast nie widzimy powodu, dla których lekarze muszą przy okazji niszczyć zapłodnione zarodki i nie widzimy powodu, dla których miały za to płacić ogół społeczeństwa. Natomiast jeżeli póki jest brane jedno jajeczko, jest zapłodniane, no to nic się nie dzieje, prawda? To jest w organizmie, czy poza organizmem, to za problem. Czy czaty z panem są oglądane przez agentów? Oczywiście, że tak. Jakie poglądy ma Marian Kowalski, pana zdaniem? Człowiek, który jest taki narodowiec, który no, widział pewne zalety wolnego rynku. Nie jestem pewien, czy nadal nie widzi. Co pan sądzi o obozach koncentracyjnych w USA? Co nam się szykuje? Macie państwo na myśli obozy dla Japończyków podczas wojny światowej? Ja zadaję pytania z czatu, panie Janusz. Aha, to ja odpowiadam, no bo szczerze mówiąc nie wiem, o których obozach mowa. Czy mamy haki na kogoś? Bardzo nieliczne, ale mamy. Co pan myśli o generale Franco?
Bardzo dobrze myślę, generalnie Franko. Co by było, niestety, gdyby... Niestety pod koniec życia pozwolił się socjalistom troszeczkę rozhulać. Co by było, gdyby doszło do zamachu na Sejm? Jak słusznie powiedział generał Czerpiński, wyleciałoby trochę szyb i zginęłoby trochę osób, które byłyby na zewnątrz. Niezapłodnione komórki jajowe oraz plemniki i tak umierają. To co za różnica? Czy część z nich umrze wcześniej, czy później? Nie, póki są niezapłodnione, nie ma żadnego problemu. Natomiast tam jest mowa o niszczeniu zapłodnionych komórek. Czy Tea Party ma szansę na odrodzenie? Czy kto? Tea Party. Amerykańska partia herbatki. Ona cały czas nieformalnie istnieje i myślę, że teraz się bardzo odrodzi po niepowodzeniu pana Romneya, który nie był faworytem Tea Party. Myślę, że teraz będą chcieli z dużą energią znaleźć następnego kandydata za 4 lata. Po co mówić, że kobiety powinny pracować w domu i tym podobne, skoro każdy w wolnej Polsce może być kim chce? Po co drażnić media i dawać pożywkę do krytyki? Nie rozumiem. Zawsze mówię, że jak kobiety chcą pracować poza domem, to niech pracują, tylko nie chcemy, żeby system prawny i moralny i finansowy zmuszał do pracy poza domem kobiety, które nie chcą pracować poza domem. Nie wiem, czy my chcemy komukolwiek zabraniać pracować, niech pracują. Taka jest nasza definicja i tyle, tak? Czy 21 grudnia 2012 roku będzie koniec świata? Nie będzie. Co pan sądzi o Tomaszu Sommerze? Dobrze sądzę. Czy Barack Obama jest przyjacielem Polski? Kto? Barack Obama. Nie robi wrażenia. Czy w przyszłych wyborach KNP zbierze podpisy we wszystkich okręgach? Zbierze na pewno. Czy to pan chciał sprzedać najwyższy czas, czy pan Sommer chciał kupić? Kto wyszedł z inicjatywą? Myśmy wiele razy o tym rozmawiali i w końcu wystąpił z konkretną propozycją. Czy 20 stanów USA ogłosi secesję od Federacji USA? Jest całkiem możliwe, że się Stany rozlecą. Szykują się, no są co najmniej takie 4 grupy stanów, mianowicie Teksas, który tamtąd ma prawo wystąpienia z USA. Jest jedynym stanem, który wstąpił do Unii i zarezerwował sobie prawo wystąpienia, więc Teksas ma prawo wystąpienia z USA. Stany środkowe, które uważają się za wschód Ameryki. No i 2 grupy stanów lewicowych, czyli Kalifornia, Oregon, Waszyngton i Nowy Meksyk i oraz Nowa Anglia na drugim końcu wybrzeża, które są bardzo lewicowe. Co pan sądzi o książce Umberto Eco Imię Róży? No, wie pan, nie wypowiadać na temat każdej książki science fiction, prawda? Czy system bankowy w Polsce jest bezpieczny? Nie. Czy KNP prowadzi rozmowy koalicyjne z innymi ugrupowaniami celem zjednoczenia prawicy? Nie. Czy ogląda pan serial Czas Honoru? Nie. Lubi pan żelki? A wie pan, niektóre lubię, jadam raz na miesiąc. No. Możemy dodać, że pana żona uwielbia żelki, prawda? Nie, nic mi nie wiadomo. A to mi wiadomo. Czy zna pan jakieś zalety socjalizmu? Tak, oczywiście. Społeczeństwa, które mu ulegają, wypadną z gry i będzie więcej miejsca dla innych. Czy PiS według pana to konserwatyści? Kto? PiS. Prawo i Sprawiedliwość. No, to są konserwatywni etatyści oczywiście. Skąd pan wraca? Skąd wracam? Z Opola w tej chwili. Czy pana zdaniem Kim Jong-un to nowy kapitalizm na świecie? Nie wiem, ale to jest konieczne, jest możliwe, więc pewno się zwróci ku kapitalizmowi. Ostatnio widz oglądał pana wypowiedź sprzed 9 lat o tym, że za chwilę Unia Europejska się rozpadnie. Czy nie za często, za szybko wydaje pan osądy, tak samo jak o tym, że na jesieni wszystko miało się rozsypać? Powinno się rozsypać. Jak pan wie, polityk to jest człowiek, który
potrafi dokładnie przewidzieć przyszłość, następnie bardzo precyzyjnie wyjaśnić, dlaczego to coś nie zaszło. Wie pan, u polityków pewne wypowiedzi mają charakter prognoz samosprawdzających i na to się liczy. Czy według pana średniowiecze było po antyku epoką rozwoju czy zwoju? Znaczy, co pan rozumie przez średniowiecze? Po okresach ciemnych, czyli w ostatnich latach rozpadu Imperium Rzymskiego i Bizancjum, zaczęło się odrodzenie kultury, oparte tutaj akurat zresztą o chrześcijaństwo w Europie, bardzo wyraźnie oparte o chrześcijaństwo. I póki się feudalizm rozwijał, to była to epoka, no, jak sama nazwa wskazuje, następnie zaczął się feudalizm, zaczął się. Można podać konkretne daty, kiedy zaczął się zwijać, mianowicie wtedy, kiedy wprowadzono ustawy, które umożliwiały chłopom opuszczanie ziemi. W tym momencie feudałowie nie musieli się liczyć w ogóle z chłopami i zaczął się upadek feudalizmu. Jest pytanie na czacie, czy będzie kiedyś w Goleniowie klub KNP i pytającego proszę o zapisanie numeru telefonu, który jest na dole ekranu i przesłanie SMS-a, ja się z panem skontaktuję jako prezes oddziału zachodniopomorskiego. Damian Rzeszów pisze, czy czytał pan zeznania gangstera Masy na portalu Polish Leaks i jakie jest pana zdanie o kontaktach SLD z mafią pruszkowską? Znaczy, jest taka seria książek pana Waldemara Łysiaka, Dobry, Lepszy, Najlepszy. Tak, i zły jeszcze. Ja traktowałem je jako political fiction. Niestety z biegiem lat się pokazuje, że Łysiak po prostu opisywał rzeczywistość. Rzeczywiście poszczególne mafie, znaczy poszczególne, zapomniałem się wiedzieć o bezpiece. Poszczególne formacje bezpieki miały a. swoich polityków, b. swoje mafie, prawda? I stąd ta łączność między politykami i mafiami poprzez służby specjalne. Co pan myśli o promowaniu protestów, na przykład przeciwko GMO, ale na przykład na takich stronach jak demotywatory.pl? No, nie wiem co demotywatora, natomiast protestanci przeciwko GMO, no to oczywiście wykazują delikatnie mówiąc nadwrażliwość, natomiast dopiero postulat, żeby trzeba było umieszczać informacje o tym, że żywność jest modyfikowana. Wydaje się rozsądne, przecież jeżeli w ogóle trzeba podawać składnik żywności, bo taki jest przepis w tej chwili, prawda, że trzeba, one muszą być, które muszą być znane, no to dlaczego nie podawać jeszcze, że są GMO, nie? Pan Bartek RS4 pyta, kiedy pan będzie? Gdzie? No teraz, tu na czacie. No. Nie rozumiem, jest. A, na Skype'ie. No nie, no teraz na czacie. Panie Bartku, to jest właśnie live. Co pan sądzi o chęci odłączenia się od Katalonii od Hiszpanii? Czy to znowu tylko populizm? O tym się mówi od 20 lat. Jest to tak objaw słabości Królestwa Hiszpanii. No i wydaje mi się, że to nastąpić powinna, że Katalonia była potężnym królestwem, królestwo Katalonii i Aragonii było potężniejsze niż królestwo Kastylii i Leon. No i bywały się przecież Baleary, Sardynie, momentami również południe Włoch i Sycylia. A południe Francji, Roussillon przecież, jak można zobaczyć hrabstwo Roussillon we Francji, ma też barwy katalońskie. Mówi pan, że większość w demokracji jest głupia. Ja pytam, ilu ludzi ma pan przekonać, żeby pan chciał zostać naszym wodzem? No, trzeba przekonać przynajmniej 15%, wtedy zdobędziemy władzę. Czy szuka pan na swoje stanowisko zastępcy? Nie okłamujmy się, młody pan już nie jest. Szukam, natomiast oczywiście nie podam tego do wiadomości, bo zaraz go zjedli. Co symbolizuje logo KNP? Feniksa wybierającego się do lotu z popiołów. Mówi pan, że w Afryce jest bieda, bo dostają pieniądze. Czy nie uważa pan, że ich bieda wynika z położenia geograficznego? Na Antarktydzie jest kapitalizm, nic nie da. No, dlaczego z położenia geograficznego? No, są kraje, na przykład w tej chwili Botswana,
gdzie jest kapitalizm i rozwija się znakomicie. Także połączona jest, nie ma dostępu do morza, a rozwija się. Czy Świder powinien być oddzielnym miastem? Tak, uważam, że taka naturalna część Otwocka oddzielona właśnie, czyli dawny Świder, dawny osiedle Świder, powinna się do tego przyłączyć miasto Józefów, prawda, i Hali, żeby cała dolny bieg Świdra był w jednym mieście, żeby ktoś się tą rzeką zajął, bo jak rzeka Świder dzieli dwa miasta, to nikt się nie zajmuje Świdrem, nikt nie potrafi budować mostu między połączykami Świdra, no bo nikt nie ma tych. Panie Januszu, wspomniał Pan o trylogii Łysiaka, czyli zły, dobry, lepszy. Łysiak zresztą tę trylogię rozszerzył jeszcze o najlepszy i tak dalej. Natomiast proszę mi powiedzieć, co Pan sądzi o Waldemarze Łysiaku? Co sądzę? No jest to przykry pisarz. No. Średnia płaca robotników chińskich rośnie. Czy według Pana produkcja przeniesie się na przykład do Afryki, gdzie robotnicy są tańsi? Tak, oczywiście, że tak. Co gorsza, wygląda na to, że już zaczęli wprowadzać pewne socjalne, tak powiem, ułatwienia, to znaczy tam jakieś zasiłki socjalne i tak dalej, w wyniku czego boom w Chinach się zacznie maleć i jakieś inne kraje będą je doganiały. Czy nie byłoby dobrze dla nas, gdyby jednak ten boom specjalnie nie hamował? Byłby to świetny argument do wybicia z ręki tym populistom, którzy twierdzą, że Polska nie może się rozwijać tak szybko jak Chiny, bo już jest rozwinięta i nie musi nikogo ścigać. No, ja jestem zdania, znaczy ja podzielam opinię brytyjskich sierżantów, że najlepsze jest zaledwie dość dobre. Ja chcę się dalej rozwijać, rozwijać, jeszcze raz rozwijać. Pytanie od jednego z moderatorów. Jak pan sądzi, czemu ludzie wolą teraz pisać pytania, skoro mogą zadzwonić i zadać je osobiście? Wstydliwi, czy szkoda im złotówki? A to proszę ich pytać, nie mnie. Pytanie jest, jak pan sądzi? Ale Pismo Święte mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Czy zmiana w strukturach PSL była zamierzona? Absolutnie nie. Co pan sądzi o naszym sądownictwie? Bardzo źle sądzę, niestety. Czy nie wydaje się panu, że wszyscy uważają pana za guru? Jeżeli tak, to czy sprawia to panu przyjemność? Niektórzy uważają mnie za guru, niektórzy uważają mnie za wariata. Normalka. 15%. Dlaczego tylko tyle? Dlatego, bo więcej nie jest w stanie zrozumieć, o czym my mówimy. KNP i JKM są promowani przez media jako szaleńcy. Kiedy zacznie się proces współpracy z mediami i odkręcanie tego wizerunku? Myślę, że już w tej chwili dziennikarze zaczynają chwycać. Czytałem w Głosie Wielkopolskim takie zdumienie, że co to jest. Korwin niekiedy wygaduje takie bzdury, a studenci biją brawo, prawda, tłumnie. No i wyraź wrażenie, że osoba posłana na ten wywiad, żeby zrobić manną kaszkę, napisała reportaż w gruncie rzeczy pochlebny. Czy jest coś, co zmieniłby pan w hymnie Polski? No wie pan, przecież to jest czysta tradycja i nie będę zmieniał tego. Wiadomo, że nie po to jest hymn, żeby opisywać rzeczywistość, nie? Czy obecnie w Europie panuje tendencja do tworzenia się nowych państw, czy raczej do scalania już istniejących? No i na razie się powstało jedno państwo, czyli Unia Europejska, a teraz zacznie się rozpadać. Dlaczego jedzie pan zabytkowym pociągiem? Dlatego, że ja bardzo lubię jeździć pociągami. Jestem konserwatystą i lubię zabytki. Pamiętam, jak przyjechał do Polski taki Koreańczyk, powiedziano mi, że przyjechał do Polski Koreańczyk z południa oczywiście. Zobaczył tramwaj i powiedział w zachwycie, Boże, jaki piękny zabytek, u nas coś takiego jeździło 40 lat temu. Jaka jest pana opinia o prowadzącym Marcinie Osadowskim? Prowadzący Marcin Osadowski robi co może, żeby to jakoś wyglądało. Co myśli pan o profesorze Wielomskim?
Bardzo dobry sądzę, panu profesorze Zielonym. Czy Polska to bogaty kraj? Kwestia oczywiście trudna, no. W porównaniu z jednymi jesteśmy bogaci, z drugimi nie. Ale kraj jest bogaty, państwo jest tanie, fatalne. Czy wystartuje pan w wyborach na prezydenta miasta Otwocka? Nie. Czy jest pan rozpoznawany w pociągu? Siedzi pan samodzielnie w przedziale? Tak, tak, ale na przykład jak włączyłem samochód, to panienka mnie prosiła, żeby starannie nacisnąć celicę w stacji. I tak wyraźnie nie byłem rozpoznawany. Jak pan sobie poradzi z tajnymi służbami podczas obalania rządu? Z tym? Podczas obalania rządu. Nie, ale z czym sobie poradzę? Z tajnymi służbami. Po prostu trzeba do tego zaprząc, trzeba im po prostu zapłacić. Służby muszą no. Tak, tak, proszę. Służby muszą dostawać pieniądze, a nie zarabiać pieniądze różnymi nielegalnymi operacjami, co robią w tej chwili. Zarabiają są ogromne pieniądze. Natomiast no, przy okazji dezorganizują gospodarkę. Trzeba po prostu dać im forsy i już. Jakie pytanie zadałby pan sobie sam, gdyby był pan na miejscu widza? Odpowiedni dowcip mówi o tym, jak w przedziale kolejowym jechało dwóch rabinów i taki szlachcic. Siedzą, milczą przez parę godzin. W końcu szlachcic wysiada i mówi, panowie, ja tu widzę, że jest słynny rabin z Kołomyi, jedzie słynny rabin z Wilna. A myślałem, że jakaś dyskuta, a jeden z rabinów mówi, proszę pana, ja jestem słynny rabin z Kołomyi, to jest słynny rabin z Wilna, on wie wszystko, ja wiem wszystko. No to o czym jeszcze mamy rozmawiać? No, ja się znam odpowiedzi na wszystkie pytania, to chciałem sobie zadawać. Gdybyśmy wystąpili z Unii Europejskiej, jak szybko byśmy byli w stanie spłacić ten dług? Słucham? Jaki dług? Dług, po prostu, jak tak. Szybko byśmy spłacili dług. Ale co tu ma wspólnego? No, czy my te pieniądze, które dostajemy z Unii, to używamy na spłatę długów? Oczywiście nie, zaciągamy nowe długi. To jest nie do końca dobrze sformułowane pytanie, widzę, ja je zadaję. Co myśli pan o marszu Obudź się Polsko? O marszach? Nie wiem. Znaczy, co ja myślę? No, Polska się powinna obudzić, to jest święta prawna. No, a czy te marsze pomogą, to nie wiem. Dlaczego w Chinach dopiero zaczęli wprowadzać kapitalizm, a już myślą o wprowadzaniu socjalizmu? Nie no, wprowadzają kapitalizm od 20 lat i widać efekty. Natomiast w tej chwili już się trochę wzbogacili, a się wzbogacili przez taki drapieżność. No. I tak to jest. Czy Rajmund Kaczyński, ojciec Lecha, mógł być w UB? Pan Rajmund Kaczyński mógł być oczywiście, ale każdy mógłby być. No, więc nie można tak mówić, nie mamy żadnych podstaw. No. Czy Stanisław Michalkiewicz, Rafał Ziemkiewicz, Krzysztof Rybiński włączą się do czynnej polityki i czy możliwe, że będzie to w strukturach nowej prawicy? Byłoby bardzo dobre, żeby się włączyli, ale na przykład kolega Michalkiewicz jest poza Walle i sobie dał słowo, że w żadnych borach już nie wystartuje, więc nie wiem, czy byłam go zmusić. Co pan sądzi o sztucznym obniżaniu cen? Czy to, że jest to zakazane, to nie jest tylko ingerencja w wolny rynek? Oczywiście, że sztuczne zakazywanie albo nakazywanie obniżania cen, czy podwyższenia cen jest ingerencja w wolny rynek. Halo, halo? O, straciliśmy na chwilę zasięg z panem Januszem. Połączenie zostało przerwane. Proszę się rozłączyć i wybrać ponownie numer. No cóż, wykorzystajmy tą chwilę. Chciałbym pokazać wam wywiad, jakiego udzielił Krzysztof Rybiński na temat budżetu unijnego. Był to wywiad udzielony panu Janowi Pospieszalskiemu. Posłuchajmy, a za chwilę połączymy się z prezesem, panem Januszem Korwin-Mikke. Momencik.
podkreśla pan, że powinniśmy walczyć dzisiaj o to, aby mieć swobodę w decydowaniu, gdzie te pieniądze skierujemy. Czy to jest trochę tak, że Unia nam daje talon do Tesco, ale mówi kupcie na stoisku AGD, a my jesteśmy głodni? To dokładnie tak wygląda. Czyli Unia tworzy programy, które są zgodne z priorytetami wpływowych grup interesów w Europie Zachodniej, które nie zawsze, a często nawet nie zawsze, są sprzeczne z interesami polskiej gospodarki. Przykład polityka ochrony klimatu, robiona w duchu nowej religii i na to idą potężne pieniądze, która jest szkodliwa z punktu widzenia polskiej gospodarki i nie ma żadnego sensu w świetle planów emisji dwutlenku węgla przez Chiny, Indie czy nawet Stany Zjednoczone. I my musimy się umieć bronić przed takim postawieniem sprawy, bo to, że dostajemy pieniądze z Unii, nie znaczy, że mamy za te pieniądze robić głupstwa. Czyli w sytuacjach, gdzie jest olbrzymie bezrobocie, ludzie rzeczywiście nie mają pracy, widzimy fermy wiatraków na przykład w zachodniopomorskim, no wygląda to trochę dziwacznie. Trzeba pamiętać, że wiele idei, teorii, które były podstawą do wprowadzenia w praktyce polityki gospodarczej, z czasem zbankrutowało. Na początku transformacji indoktrynowano Polaków tak zwanym konsensusem waszyngtońskim, że trzeba jak najszybciej wszystko sprywatyzować. No dzisiaj już wiemy, jaki jest tego skutek. Cały sektor bankowy w Europie Środkowo-Wschodniej jest w rękach kapitału zagranicznego i przez to mamy bardzo poważne problemy w wielu krajach. Teraz nas indoktrynują ochroną klimatu, jeszcze innymi teoriami, które są szyte na potrzeby tamtego biznesu, ze szkodą często dla naszych przedsiębiorców. I przed tym musimy się umieć skutecznie bronić. Czy jednym z elementów tej obrony jest po prostu przebijanie się do opinii publicznej z informacjami? Jak pan próbuje to robić, oprócz tego, że kształci ma studentów? Trzeba edukować społeczeństwo, trzeba mówić prawdę, a nie tylko rzeczy, które są zgodne z polityczną poprawnością lansowaną przez Brukselę. Trzeba umieć też być aktywnym w obronie swoich interesów. Ja się dziwię, że pracownicy polskich firm, które stracą na polityce ochrony klimatu, w tej chwili nie siedzą w Brukseli, nie blokują tam ulic, tak jak to robią świetnie francuscy rolnicy, domagając się na przykład, żeby dostać rekompensaty za straty wynikające z wprowadzonej polityki ochrony klimatu, która dla Polski jest bardzo kosztowna. Musimy być aktywni, musimy być głośni, musimy stosować skuteczne metody, uczmy się chociażby od francuskich rolników. No ale przecież mówiono nam przez tyle lat, że kapitał nie ma narodowości, że w dobie globalizacji wszyscy na tym korzystamy. Jeżeli kapitał nie ma narodowości, to dlaczego produkcja samochodu z taniej polskiej fabryki, bardzo efektywnej, jest przenoszona z powrotem do Włoch, gdzie to się robi znacznie drożej? Dlatego, żeby ochronić miejsca pracy we Włoszech z powodów politycznych. Dlaczego Francuzi tak bardzo chronią swój własny przemysł, wspierając go państwowo w aksamitnych rękawiczkach? To nie jest tak, że kapitał nie ma narodowości. Dzisiaj kapitał ma narodowość bardziej niż kiedykolwiek. Bardzo skutecznie tą narodowość kapitału promują Chińczycy, którzy przejmują przedsiębiorstwa na całym świecie. Bardzo skutecznie robią to Amerykanie. Jeden z dawnych szefów CIA napisał w swojej książce, że 3/4 operacji wojskowych były w interesie amerykańskiego biznesu, a nie szeroko rozumianego interesu Ameryki jako takiej. Także wszyscy bronią interesu swojego biznesu. Kapitał ma narodowość i również my powinniśmy bronić polskiego kapitału, polskich przedsiębiorców. Próbujemy się połączyć z panem prezesem ponownie. Przepraszamy, wybrany telefon nie odpowiada. Prosimy spróbować później. Sorry, the number you are calling does not answer at the moment. Please try again later. Spróbujmy jeszcze raz. Pan Janusz ma telefon marki, widzę pytanie, BlackBerry.
Przepraszamy, wybrany telefon nie... No niestety, na razie mamy problem z nawiązaniem połączenia. Niewykluczone, że czat będziemy musieli skończyć przed czasem. No, możliwości są oczywiście różne. Ale my się nie poddajemy. Ja na razie wyciszę połączenie z telefonu. Spróbuję połączyć się ponownie. A w międzyczasie chciałbym pokazać Państwu materiał wideo, który ostatnio udało mi się znaleźć. Sekundka. Halo, halo, momencik. Halo. No już pan chyba z nami jest, tak? Panie Januszu? Halo. Jest, jestem, świetnie. Ale ja już muszę powoli kończyć, także... A rozumiem, że za chwilę pan wysiada, tak? Nie, muszę kończyć, bo muszę oddać tekst do druku. A, rozumiemy. Dobrze, no to ile? 5 minut mamy na zamknięcie? Mamy 3 minuty na zamknięcie. Dobrze. Panowie, ostatnie 3 minuty do pana Janusza. Proszę pytania. Dlaczego nie wpuszczają pana do telewizji, mimo tego, że tyle lewaków ma dostęp i manipulują ludźmi? No, dlatego, że jakbyśmy... Halo, halo? Tak? Jeszcze raz, dlatego... Mówię, że gdybyśmy się dorwali do telewizji, to za pół roku byśmy przejęli władzę w Polsce. Jaki system monetarny chciałby pan zobaczyć w wolnej Polsce? Monopol państwowy na bicie monet, drukowanie banknotów, czy raczej no, wolna bankowość? Chwilą, kiedy waluta jest złota, no to wtedy jest dość wszystko jedno, kto bije monety, nie? Czy kapitał ma narodowość? Nie, kapitał nie ma narodowości, właściciele kapitału mają. Krzysztof Rybiński przed chwilą w wywiadzie powiedział, że kapitał ma narodowość. Najlepszym przykładem jest to, że zabranie produkcji z taniego państwa, z Polski, Fiata do Włoch, zrobiono właśnie dlatego, że kapitał ma narodowość i chroniono miejsca pracy we Włoszech. No powiedziałem właśnie, że kapitał nie ma, a kapitaliści mają. Oczywiście, że tak. Natomiast pytanie jest, czy na tych właścicieli nie wywierają państwo włoskie, a nacisku, to jest bardzo łatwe. Poprzez system podatkowy wywrzeć nacisk na właścicieli kapitału. Także ja dlaczego? On zrobi z własnej woli, po prostu ich zmuszono. Dlaczego pan nie chce wystartować na prezydenta Otwocka? Dlatego, bo proszę pana, mam ważniejsze sprawy niż zajmowanie się miastem Otwocka. Znaczy niewątpliwie bardzo ważne byłoby, żeby ktoś się dobrze Otwockiem zajął. To za wszystko dziękuję, muszę kończyć. Niech proszę się nie gniewać. Dziękuję, kłaniam się. Do widzenia, panie Januszu. Życzę miłej podróży. Powodzenia. No niestety, kochani, czas tego połączenia już minął. Przykro mi bardzo. Jak widzicie, staramy się, żeby to, co planujemy, zawsze się odbywało. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby nawet w takiej sytuacji jakoś wybrnąć, poprowadzić ten program. Tak, żeby ten czas był również dla Was, żeby on był przeznaczony właśnie Wam. Ja mam do Was, dla Was informacje, mam propozycję. Zapraszam serdecznie jutro, prawdopodobnie o godzinie 20 bądź 20:30. Jeszcze podam informacje na facebookowym profilu MPTV. Być może również na stronie będzie tego typu informacja. Zapraszam Was jutro na spotkanie z historykiem, z panem Przemysławem Mrówką, który opowie nam o bitwie pod Oliwą, bitwie, która jedną z największych bitew morskich Polski, pierwszą bitwą wygraną, dużą bitwą morską, bitwą młodziutkiej wtedy, bardzo młodej marynarki wojennej Polski. O tym, o aspektach tego, o historycznych sprawach porozmawiamy jutro. Ja panu dziękuję, Januszowi oczywiście wirtualnie, za to, że z nami był. Dziękuję wam, że poświęciliście nam czas. Patrzę jeszcze, co jest na czacie. Gratuluję odpowiednio. No to dajmy spokój. Dziękuję bardzo, no ale staramy się chociaż coś robić, żeby to
w takich sytuacjach nie być zaskoczonym. O 21:00 kontestacji wywiad z pomysłodawcą partii libertariańskiej. Aha, właśnie, Junta.pl. Twórcy forum Junta.pl zapraszają na tą formę komunikacji się. Junta.pl to jest forum stworzone głównie przez aktywnych uczestników wcześniejszego czata pisanego z panem Januszem Korwin-Mikke. Są to ludzie bardzo konkretni, fajni, poruszają sprawy, sprawy rzeczowo. Chcą doprowadzić do większej wymiany zdań, do dyskusji na tematy związane z przyszłością Polski, związane